drużynowym. Dwa kapitalne skoki, 131 i 135 metrów. Jeżeli mówimy o kwalifikacjach, dziewiąte miejsce. A tymczasem mamy informację, że przez słaby skok Gregora Schierenzauera Maciej Kot wywalczył kwalifikację do serii finałowej. Ale popatrzmy na Daniela Hubera, ależ on również skoczył niesamowicie daleko. On także wylądował gdzieś tam poza tymi wszystkimi liniami, które tutaj mamy. A więc ponad 130, myślę, 5 metrów. Dokładnie 138,5 metra. Pół metra bliżej od rekordu skoczni. No Eisenbichler, Huber nie zawodzą tutaj. Spodziewaliśmy się dalekich skoków po nich, ale panowie, no aż tak daleko.